Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam, moi drodzy, na fantastyczną partię z Pucharu Świata 2021. Fantastyczna partia, naprawdę, chyba jedna z lepszych do tej pory, jakie. Widziałem nawet i w tym roku, może top 5 powiedzmy z tego roku. Fantastyczna gra arcymistrzów, a mianowicie Mac Andersen Duńczyk, arcymistrz z Danii, właśnie gra z Pablo Salinas Herrera. Chilijski arcymistrz, co też rzadko się spotyka, powiedzmy z Chili, tak, z tego, z tego kraju. Pierwszy raz mi się zdarza analizować partię takiego zawodnika. Moi drodzy. Świetna partia. Rozpoczynamy tutaj rozgrywkę. Białe rozpoczęły ruchem skoczkiem na F3, co daje duży wachlarz możliwości czarnymi. No ale klasycznie chyba D5. Nic tutaj się złego nie dzieje. Posunięcie E3. Można powiedzieć, że takie dziwne, zachowawcze posunięcie, ale to się zaraz zmieni. Mianowicie po skoczek F6, czyli naturalnym wyprowadzeniu figur, jest ruch C4. No i to jest takie otwarcie Retiego. Generalnie w porządku pozycja taka normalna do gry. Posunięcie C6 wzmacniające tutaj centrum. Wszystko się dzieje naturalnie, wszystko jest dobrze. Skoczek na C3. Wyprowadzamy figurę i posunięcie E6. Ja tu bym się na przykład czasami pokusił o taki ruch jak goniec na G4, żeby spróbować tego skoczka mimo wszystko zbić i ustawić pionka na E6. Jak już bym taką solidną strukturę pionów chciał tu ustawiać, ale to jest jeden z wielu wariantów. Można zrobić to od razu. Ten goniec w Prawdzie jest teraz zamknięty, lecz on przejdzie prawdopodobnie przez B7, przez A6. Są takie możliwości. Białe zagrały po prostu B3. Wiadomo, goniec też musi iść na aktywną pozycję. Goniec na D6. No, i tutaj białe decydują się teraz na zagranie D4. Tak troszeczkę to już wygląda bardziej jak gambit hetmański, coś w tym stylu. Roszada ze strony czarnych, no i Hetman C2. Ja tutaj bym na przykład na miejscu białych zagrał może od razu gońcem na D3 lub gońcem na B2. Starał się, starałbym się zrobić od razu Roszadę. Hetman C2 myślę, że. Może być niepotrzebne, no ale to jest normalne, jak najbardziej. Posunięcie skoczek zagrywa z B na D7, ten skoczek stąd. Często to powtarzam. Dobrze operuje tutaj w centralnych polach. Goniec na E2 na spokojnie. Białe sobie grają. B6, no i Roszada. Tutaj za wiele komentarza nie trzeba, chyba, no bo to jest normalny rozwój figur. Zobaczcie, goniec B7, goniec B2. I Hetman E7 to jest dobre miejsce dla Hetmana. Wcale ten, znaczy chodzi o to mi, że na C7 też się pojawia taka opcja, ale ten Hetman jednak czuje się lepiej na E7. Wydawałoby się, że tutaj fajnie to wygląda i wspólnie te figury strzelają w punkt H2 ale tu się naprawdę nic by złego nie zadziało dla białych z tego względu, że wystarczy ruszyć H3 aczkolwiek i tak skoczek na ten moment by bronił więc Hetman C7 raczej, raczej najlepsze, znaczy lepsze jest po prostu Hetman E7, praktyczniejsze a plus jest taki, że czasami po prostu Hetman pomaga w zagraniu ruchu E5 żeby walczyć o centrum wieża z A na D1 wyprowadzamy ciężkie figury góry, wieża AD8, wieża z F na E1, wieża z F na E8. Wygląda na to, że, znaczy może to wyglądać tak, że o tu przeciwnicy się umówili na remis i grają dosyć symetryczną pozycję, za chwilę podpiszą. Nic bardziej mylnego, moi drodzy, to jest cisza przed burzą i Białe tutaj grają godnie C1. Ten ruch jest jak najbardziej prawidłowy i e, dobry z tego względu, że ta wieża łapie trochę więcej oddechu za chwilę, na przykład po takim zagraniu jak E4, więc można by było coś takiego kombinować. No i teraz czarne grają również dobrze, mianowicie C5. Zobaczcie, jaka piękna walka w centrum. Takie obrazki zdarza, zdarzają się dosyć często. Dużo jest tutaj możliwości. Na przykład, tutaj można by się przestraszyć skoczka na B5, ale to nic nie daje z tego względu, że goniec idzie sobie na B8 broniąc pionka. A następnie A6 odpędzamy skoczka z B5. Starajmy, starajmy się też, moi drodzy, jak analizujemy, czasami robić w pamięci te analizy, nawet. No powiedzmy tu skieruję głównie osób do początkujących. Żeby robić to jedno, dwa posunięcia, trzy posunięcia do przodu w pamięci, to nas uczy e, mimo wszystko wyobraźni. I pomaga przede wszystkim potem w praktycznej grze na żywo. Moi drodzy, po tym posunięciu C5, białe. Słusznie zbiły pionkiem na d5, tak się też robi i tutaj pionek wybija na E5. Ktoś by powiedział, a dlaczego nie zbił tu na przykład skoczek? No bo bicie gońcem nie jest najlepsze, od razu tego gońca sprzątamy i mamy tutaj parę gońców. Dlaczego nie skoczek? No, z tego względu, że bicie pionkiem jest po prostu lepsze. Otwieramy tu linię. Zamykamy wprawdzie gońca, ale ten skoczek i tak tutaj świetną placówkę łapie, a czasami po wymianach pionek się jeszcze bardziej rozciąga razem z gońcem. Po tym posunięciu białe zagrały G3. Troszkę mi się ten ruch no, nie podoba, tak, ale tak delikatnie. W zasadzie jest to dopuszczalne posunięcie, tu się nic złego nie dzieje. Po prostu taki plan wybrały białe, żeby zagrać może gońcem na H3, może gońcem na G2, lecz G3... No. Troszkę narusza króla, aczkolwiek to jest wszystko na razie jeszcze w porządku. I teraz czarne bardzo sprytnie wykorzystują pewną zasadę wolnej linii i stawiają wieżę na C8. Ta wolna linia za chwilę się może zrobić, z tego względu, że można wybić po prostu, albo grozić na przykład przepchaniem na C4. Goniec na H3, no takie niby kąśliwe posunięcie, bo tam sobie strzelamy w wieżę, jeszcze skoczek na szczęście stoi. Lecz ten ruch już jest troszeczkę podejrzany. Za chwilę zobaczymy dlaczego. No i teraz tak: czarne wybijają sobie tutaj na D4 słusznie, no bo otwieramy wieżę, gramy sobie konkretnie swój plan. No i teraz skoczek wybija na D4, wszystko jest w porządku. I goniec B4. O co chodzi? Zobaczcie, e, związanie. Związanie. Bazu, bazują tutaj czarne na związaniu. Minus czarnych jest taki, że ten pionek jest izolowany. Jakby się udało wymienić kilka figur, e, to ten pionek mógłby mieć problemy. Dopóki jest dużo figur w grze, to czarne mają szansę e, wykorzystać tego piona w jakiś sposób. No, zobaczymy, jak to się toczyło dalej. Otóż e, tutaj białe popełniły no, błąd. Popełniły błąd i jest to ruch. Skoczek z D na E2. Zwykle, jeżeli cofa się figura, to może powstać jakaś fajna kontra. Od razu, za chwilkę do tego ruchu wrócę, powiem, co by było na przykład. Jak, znaczy, jak można by było zagrać białymi, żeby nie pozwolić, e, powiedzmy, zagrać tu skoczkowi, bo można by było zagrać po prostu F3. Teraz widzimy, że ta groźba już nie jest, znaczy w ogóle nie była jakaś. E, Straszna. Wystarczyło gońca wstawić na G2 i zawsze asakrujemy tutaj pole E4. No cóż, ale skoczek wrócił, i teraz właśnie skoczek wjedzie prym i zagrywa na pole E4. Robi się gorąco. To może być zrozumiała decyzja, gdyż broni skoczek, skoczka, wspomaga go tutaj. No ale jest skoczek E4, i teraz moi drodzy, jeszcze na chwilę wrócę i. Sprawdźmy, co by mogło nastąpić jeszcze. Bo to jest naprawdę niby taka sucha pozycja, ale znaczy, no może już nie słucha. trochę się tu zaczyna dziać. Jest też bardzo ciekawe zegranie dla czarnych. Mianowicie, skoczek E5 mogłoby nastąpić. Taki ruch jest mało zauważalny z jednej strony, bo tam nie chcemy oddać wieży. No, w ogóle, wzięcie wieży. Byłoby katastrofalne z tego względu, że skoczek dałby szacha. Jak zagra król sobie na g2, to zawsze odbijamy to i odbijamy tutaj gońca. Mając parę gońców i białe pola e, u białych byłyby bardzo słabe. Tak mówiąc ogólnie, to myślę, że jest dosyć proste. Po, no, ale poza tym, poskoczek po skoczek E5, tutaj na przykład, goniec mógłby zagrać na G2, wracając tutaj do obrony, ale po tym posunięciu tutaj czarnymi mogło, można by było zagrać D4. Bardzo ciekawy ruch. Chodzi o to, żeby tego gońca wymienić i skoczkiem wejść na pole F3. Jeżeli skoczek by wybił na D4, to po prostu wymieniamy na G2. Król by wybi wybi wybił na G2, prawdopodobnie. Tutaj wszystko bijemy do oporu i skoczek D5. I okazuje się, że są problemy z tym gońcem i tym związaniem. Partia jest już wygrana dla czarnych. E, moi drodzy, no cóż, ale w partii skoczek zagrał na E4. Też dobrze, też wygląda to dobrze. E, I znaczy silniki oczywiście oceniają skoczek E5 lepiej. E, teraz e, białe zagrały A3. To był niestety kolejny błąd, i to już bardzo, bardzo poważny. Moi drodzy, teraz się zastanówmy, co tutaj można byłoby zagrać bardzo ładnego czarnymi. Jaki ruch wykonać, żeby? No, próbować wygrać. No, każdy chce wygrać. Moi drodzy, mianowicie następuje przepiękny strzał z skoczkiem na F2. Rewelacyjne poświęcenie klasyczne, ale też chyba nie aż takie trudne na tym poziomie, gdy taka pozycja powstała. Zresztą białe tutaj zagrały trochę miękko, e, czyli takie ruchy no, asekuracyjne za bardzo, no, nie wygląda ten goniec dobrze. Generalnie tak. Jeżeli e, tutaj byłoby na bicie królem tego skoczka, no to partia się w zasadzie kończy, można sobie zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi. Jest kilka opcji, mianowicie najpierw bijemy hetmanem, to jest proste. Jeżeli król F1... Znaczy powiedzmy, jeżeli będzie król G2, no to D4 i tu już praktycznie dajemy mata, no zasłonić się tu można skoczkiem, hetmanem, to nie bez znaczenia, bo zdobywamy po prostu materiał, ale w tym momencie jeszcze król mógłby zagrać na F1, po tym posunięciu z kolei tutaj hetman daje szacha, Król zagrywa na G1, goniec C5 i dajemy w zasadzie mata. Po skoczku na D4 goniec bije. No, jeżeli oczywiście wieża, to jest bicie tutaj praktycznie z matem w następnym ruchu. A wieża E3 i takie miłe dla oka, oczywiście e, ładne. Maty, powiedzmy takie, bez znaczenia. Tu jest koniec partii. Więc w każdym razie, wracając do tej pozycji, no, król nie może zbić po prostu skoczka. Tutaj białe zbiły tego gońca na b4, no i oczywiście skoczek h3 z szachem, więc to jest taki bezpieczny atak, można powiedzieć, z tego względu, że czarne poświęciły na chwilę figurę, ale bez problemu ją odzyskały i dalej atakowany jest król i nie straciły tutaj czarne figury. I to jest taki, no, bezpieczny atak, można powiedzieć. Król f1, moi drodzy, i teraz Hetman od razu zbił na e3, grożąc bezpośrednim matem. No ale jest Hetman F5, który wszedł tutaj do akcji, broni, atakuje i wydawałoby się, że tutaj białe się wybroniły, lecz jest niespodzianka, mianowicie skoczek F6. O co chodzi? No przecież skoczek jest do wzięcia. No właśnie, i sprawdźmy, co by było po tym wzięciu skoczka. Jeżeli Hetman zbija, no to Hetman F3 szach, król G1. Skoczek G4, moi drodzy, tutaj są już e, groźby e, bardzo e, bezpośrednie, kończące w zasadzie partię. Jeszcze powierza e, F1 jest Hetman E3, król G2 na przykład, D4. Goniec Hetman, skoczek. Robią robotę, trzeba przyznać. E, no i tutaj pa, koniec partii by nastąpił, a więc e, Białe zagrały Goniec C1. Po tym posunięciu hmm, również e, trzeba przyznać, że e, Chiliski ArcyMistrz popisuje się fantastycznym zagraniem. Spróbujmy znaleźć to posunięcie, moi drodzy. Zawsze sobie zatrzymujcie, proszę, materiał, bo to jest zawsze fajna forma treningu. Mianowicie, skoczek G4. Okazuje się, że jak weźmiemy Hetmana, to jest po prostu szachmat. Zobaczcie, król nie ma nigdzie ucieczki. Bardzo rzadki widok skoczki dały mata. Znaczy tak partia się nie skończyła oczywiście. E, I po skoczku na g4 wieża zagrała na d3 z atakiem jeszcze na hetmana. Lecz po tym ruchu czarne znowu zagrywają przepiękne posunięcie. Spróbujcie znaleźć, bo to jest naprawdę fantastyczna partia, fantastyczne kombinacje tutaj powstają. Mianowicie uwaga, uwaga. d4. Hetman stał się taką ścianą nie do przebicia, bo każde wzięcie tego hetmana czy wieżą, czy gońcem kończy się tak samo. Skoczek H2Mat. Okazuje się, że król nie może nigdzie uciec, bo jeszcze goniec broni bardzo ważnego pola na G2. Jest taka pozycja, i w tym momencie wieża zagrała z E na D1, co jest już ruchem przegrywającym. Mimo wszystko czarne zaczynają i wygrywają. Dają mata w dwóch posunięciach. Znajdźcie, proszę, e, można sobie materiał zatrzymać. Oczywiście, jest to ruch. Uwaga, uwaga. Hetman G1. E, oddajemy po raz kolejny Hetmana. No teraz już trzeba przyjąć ofiarę i mamy skoczka na H2 z pięknym matem. Zobaczcie, wieża broni. Dwa pola skoczek bezpośrednio atakuje skoczek broni F2, goniec broni F2. Skoczek blokuje królowi ucieczkę. Nigdzie nie można ruszyć. Koniec partii, moi drodzy. Przepiękna partia, naprawdę jestem pełen podziwu. Fajnie, że jeszcze takie partie powstają. No, tu biały troszeczkę pomylił się, ale czarny za to świetnie to wykorzystał. Miłe dla oka 26 posunięć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Cześć.